wszystkim chciałabym podziękować dziewczynom z Ardzony, Gosi, Katce i Dorotce za zaproszenie i możliwość zorganizowania wystawy w ramach Festiwalu Kobiet Heroine. Temat wystawy to kobiecość, jak widać, sensualna, zmysłowa. Są to linoryty, czyli najstarsza technika druku wypukłego. Zapraszam na wystawę i na wyśmienite koreczki, które zrobił mój mąż. Zapraszam. Dzisiejsza wystawa Marty Kozłowskiej Sensual jest uroczystą inauguracją festiwalu Heroina Bohaterka, festiwalu kobiet. Festiwal organizujemy już po raz drugi w Ardzonie Ośrodka Kultury Norwida wraz z babkami z Nowej Huty. W ramach festiwalu organizujemy przez kilkanaście dni warsztaty, wykłady i spotkania dla kobiet w różnym wieku. Nie zabraknie również spotkań dla mam z małymi dziećmi, bo i o mamach nie zapomniałyśmy. Właśnie kończę 90 lat, ale wszystko jeszcze dobrze pamiętam. Urodziłem się na Kresach Wschodnich i w roku 1945 jako repatriant przyjechałem do Krakowa. A Huta potrzebowała fachowców, a równocześnie gwarantowała mieszkanie. W związku z tym zgłosiłem się do Nowej Huty i już po roku dyrektor naczelny Jan Anioła powołał mnie na stanowisko kierownika budowy pierwszego zakładu konstrukcji stalowych. Uruchomienie tak potężnego zakładu o pojemności kilkudziesięciu tysięcy metrów sześciennych wymagało dużej ilości firm i robotników. Między innymi junacy do kopania fundamentu, gdyż nie było wtedy koparek jeszcze innych urządzeń mechanicznych i tą pracę wykonywali junacy służby Polsce. I został ten zakład uruchomiony. Rozpoczęła się codzienna produkcja konstrukcji stalowych dla następnych zakładów, jak stalownie, wielkie piece, koksownie, walcownie. Ludzie z mogiły, którym zabrano ziemię pod Hutę, cały swój gniew, całe swoje oburzenie skierowali właśnie na pierwszego kierownika zakładu, czyli na mnie. Uważali mnie, że to wszystkie nieszczęścia ich przeze mnie oni mają. Także zapowiedzieli nawet, że jeśli tylko się pojawię w ich tam gdzieś rejonie mogiły, to zlinczują mnie po prostu. No, musiałem zachować środki ostrożności. Miałem biuro na piętrze. Mimo zimy ciągle siedziałem przy półotwartym oknie, a na dole był ułożony materac, że w razie pewnych zagrożeń będę wyskakiwał przez okno. Mimo różnych tych kłopotów dalej jednak żyję. Takim incydentem wesołym było to, że junacy poszli na czereśnie do mogiły
i ogłosili drzewo z czereśni i tak dalej. Mieszkańcy byli oburzeni. Nie dość im zabrano ziemię, to jeszcze ja poprzez księdza chciałem się umówić z mieszkańcami, że zwrócę wszystkie pieniądze, te czereśni. Ponieważ posiadałem fundusz socjalny, ksiądz mnie ostrzegł poprzez pracownika, żebym się nie pokazywał blisko huty, bo po prostu mnie zlinczują. Powiedział, że powieszą na tej czereśni mogiły. Po wielu latach dowiedziałem się, że ci rodacy dostali rozwolnienia. I okazało się, że w aptece w Igołomi ci z mogiły wykupili rycynus i tym spryskali drzewa. Stąd junacy pochorowali się i nie zrywali już więcej tych owoców.